Ach, piękny domek. No nareszcie wybudowany i jest fajnie, wszystko. Co do owieczki, troszeczkę żeście wełny dały trochę na ten domek. No. Coś mi tutaj nie pasuje, szczerze mówiąc, w tym domu, chwileczkę. Coś mi tutaj brakuje jeszcze, nie jest do końca wypełniony. A, dobra, drzwi. Czekajcie, czy mamy jakieś drzwi w tym? Coś tam mamy. Dobra. Tutaj i tutaj. Okej. Jest. I domek jest już prawie gotowy, tylko coś tu ciemno. No dobra, tak więc no chyba weźmiemy się teraz za oświetlanie domku. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, mówi do was JB Dark i witam was w kolejnym odcinku z serii MineSurv, serii z pasją, w której to tworzę różne budowle, przeżywam przygody i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, domek jest oficjalnie wybudowany. Bierzemy się teraz za oświetlanie troszeczkę tego wszystkiego. O, tutaj jeszcze co? A tutaj będzie zejście do kopalni. Jak widzicie, domek mniej więcej się tak prezentuje. Dosyć to fajnie wszystko wygląda. O kurczę, coś tutaj będę musiał pomyśleć, żeby to wszystko zamurować. No dobra, zobaczymy później. Jak widzicie, troszeczkę materiałów mam. Tutaj miałem trochę kamienia, piasku, szkła, wszystko, węgla. Wszystko ładnie, pięknie współgra ze sobą. Tylko teraz troszeczkę chyba tak. Okej. Chyba się dobrze prezentują. Mamy tutaj 3 wyjścia w tym domku. To właśnie jest jedno, tam widzieliście drugie. I tutaj będzie również trzecie. Domek naprawdę dosyć sporo problemów mi stworzył, szczególnie ten dach, wszystko i tak dalej. Tutaj jest oczywiście trzecie, takie wyjście z tyłu, żebyśmy mogli sobie na przykład gdzieś wyjść. Tutaj kolejnych drzwi brakuje. Okej, jest w porządku. Domek w środku jeszcze nie jest może aż tak bardzo przygotowany. Tutaj powinien być Netherrack, znaczy powinien, będzie Netherrack. Mamy wełny jeszcze troszeczkę. O, teraz nic nie widać. Schody, którym jeszcze brakuje poręczy. Wejście na górę, na taki poddaszek, który naprawdę mi się podoba, jeżeli chodzi o wystrój wnętrz. Dlaczego tutaj są schody? Nieważne. To poddasze tak jakby bardzo mi się podoba, szczególnie zejście tutaj na dół i na przykład wyglądamy sobie w tą stronę. Tam może wybuduję coś naprawdę fajnego i chyba już mam nawet pomysł aktualnie co. Tam jest tamta góra, w której wcześniej byliśmy. I tutaj jest kolejne przejście, tutaj kolejne okienko i kolejne okienko ładnie na otaczający nas świat. Tutaj zamiast tego dirta powinien być gras, no jednak jeszcze nie mam kilofa z silk touchem, więc tego jeszcze nie zrobię. Domek jak domek, zwykły, jednak troszeczkę problemów mi przysporzył, jak wam już mówiłem. Przed chwilą widzieliście taki ogólny zarys tego całego domku. Szczególnie to mi zajęło. Bardzo dużo ten wzór mi zajął czasu. Szczególnie na survivalu. Dla niewierzących grałem oczywiście na survivalu, co wcześniej mogłem zaprezentować wam w pierwszym odcinku, w którym to wybudowałem dopiero mury. I tak, jak zdobywałem cobblestone, już wcześniej wam mówiłem, jednak ci, którzy jeszcze nadal nie dowierzają, mogę wam od razu powiedzieć, że cobblestone był produkowany przez tą cobblestone'arkę. Jest ona dość prosta, po prostu kopiemy. I na przykład znalazłem bardzo fajny sposób, który już omawiałem w single bloku, który polega na tym, że zaklejam sobie taśmą klejącą i po prostu idę sobie na przykład zjeść jakiś obiad albo cokolwiek. Tutaj oczywiście piecyki, którymi wszystko przepalałem, całe szkło, cały ten stone, briki i tak dalej. Płotki również trzeba będzie jeszcze chyba gdzieś dorobić bodajże, już nie pamiętam gdzie. No i tam nasze owce, które dostarczały nam wełnę, czyli materiały na cały domek. Zrobię tu sobie jeszcze jakąś ścieżkę, tylko będzie potrzebny mi po prostu do tego gravel. I właśnie w tym odcinku wybierzemy się po gravel. Szczerze mówiąc nie mam pojęcia gdzie go szukać. Wybierzemy się może też po cegły, ponieważ no cegieł już troszeczkę mamy mało, w której to skrzynce miałem w tej. No troszeczkę mało mamy. Dirta również mamy mało. I tak, jeszcze w tym odcinku zadań nie będzie. Naprawdę musiałem poświęcić mnóstwo czasu na budowę tego domku. I szczerze mówiąc, o kurczę, tam kraty jednej brakuje. Gdzie ja mam te kraty? czekajcie, na pewno, dobra, wiecie co, teraz się nie wespnę i tak tam, więc w sumie możemy, nożyce już mi się skończyły dawno. Dobra, to teraz pójdziemy szukać po prostu gravelu. Gravel zazwyczaj występuje w podziemiach, jednak na tym świecie, wygenerowany przez modyfikację, zostanie on zgenerowany również na zewnątrz, czyli na powierzchni całej naszej, całego naszego świata. Dlaczego nie wziąłem jednak shaderów trzecich? Jednak razi mnie ta woda, naprawdę. Strasznie mnie razi ta woda, praktycznie nic nie widać. Dlatego biorę sobie te shadery, one są bardziej optymalne. O wiele bardziej optymalne. Tak, i bardzo naprawdę one mi się podobają. Po prostu są takie standardowe, o kurczę, czarna owca, przydałaby mi się. Nie wiem do czego, ale na pewno by mi się przydała. I szczerze mówiąc, to kolejnego pomysłu na odcinku nie mam, naprawdę. Gravel będzie mi potrzebny do budowania ścieżek, albo piasek, albo sandstone, w zależności od tego, na co będę miał po prostu ochotę. Natomiast w przyszłym odcinku skupimy się bardziej na zadaniach, ponieważ no, te zadania jak na razie zbieram. Dziękuję bardzo wszystkim za zgłoszenia zadań i tak dalej. Bardzo, bardzo mi naprawdę pomagacie w tej całej serii, naprawdę budujecie praktycznie tą całą serię, to wy ją budujecie, nie ja, ponieważ wydajecie pomysły. Jakby co, w sumie jedno zadanie już mamy zrobione, zbuduj domek. Praktycznie to można uznać za zakończone zadanie. No jednak to zadanie było robione poza odcinkiem, więc tak troszeczkę nieoficjalnie to wszystko zostało zrobione. Tutaj gdzieś widziałem jaskinię, która okazuje się kanionem. Proszę bardzo. Jakie to ciekawostki znajdujemy w tym odcinku. I tak, gdzie ten gravel może być? Wiecie co, chyba łatwiejszym źródłem surowców będzie sandstone, tam widzę. Gravel, dobra, zbierzmy sobie przynajmniej ten gravel. I spróbujemy po prostu w tym odcinku coś zrobić, nie wiem kompletnie co. Jednak no coś się postaram za chwilę wymyśleć. Może mi się uda coś... O, to jest na przebicie. No spoczko. W sumie możemy jeszcze jakoś spróbować umodelować nasz dom. Coś takiego. No coś takiego. Jakby co, możliwe, że na początek zrobię taki troszeczkę a la moje intro poprzedniejsze, które troszeczkę wam się nie spodobało pod względem długości. No to prawda, troszeczkę intro było zbyt długie. Minutę, bodajże tak, minutę. I było ono na podstawie Intra Roxa, który tworzy również takie właśnie, może nie intra, ale po prostu wejściówki do swojej serii. Jednak on ma prawo do tego robić, ja jeszcze żadnych, że tak powiem, praw nie mam do tego robić, ponieważ no po prostu nie mam jeszcze co prezentować. Jak na razie wybudowałem taki jeden mały domek, skromniutki. I możliwe, że w sumie mogę to zrobić, że będę pod każdym odcinkiem udostępniał save, w którym ostatnim zapisem gry będzie wyłączenie po prostu nagrywania. Będę coś takiego robił, że będę kopiował po prostu świat gry i go wam udostępniał na przykład na jakimś portalu, jeszcze dokładnie nie wiem na jakim, chyba w tamtą stronę powinienem iść. Nie wiem dlaczego idę przeciw. Nie, bardziej tam powinienem iść. O właśnie, tam jest nasz klif. Jakby co, plan mam taki. Połączenie tamtego domku, który prezentuje się naprawdę fajnie, może łączymy... Nie, w sumie jeszcze nie mamy tak oświetlonego domku. Połączenie tamtego klifu mostem z tym oto tutaj tą wysepką. Tam widzę lawę albo moją pochodnię wcześniejszą. Później ta wysepka będzie szła do tej wysepki. Później ona będzie szła, ten most zamieni się w ścieżkę, która będzie prowadziła do tamtych gór, które będą stanowić później korporacje różnorakich budowli oraz innych zastosowań. Tak więc no domek prezentuje się naprawdę z tej strony bardzo ładnie. Jeszcze nie wiem jak to będzie z tamtej. Oczywiście muszę zrobić sobie jeszcze tutaj jakieś... Muszę sobie zrobić jakieś tutaj po prostu ścieżki, drogi, żeby to jakieś po prostu wyglądało. Oświetlić również ten domek, ponieważ jest on troszeczkę taki suchy. No niestety. W sumie możemy to zrobić teraz. Już tak możemy w sumie, jak mówiłem o wymodelowaniu domku, to mogę go wymodelować teraz. Tak więc zróbmy sobie troszeczkę więcej pochodni. Jeżeli oczywiście nie, no mamy węgla dosyć dużo. Przecież wykopałem go wcześniej bardzo dużo. Tak, zróbmy sobie patyki. 36. Powinno starczyć. O, dobra. Ponad dwa staki pochodni powinno raczej chyba wystarczyć do oświetlenia całego domku. I tak. Co jeszcze? Jakie mam plany? Jakie mam plany do zrobienia korporacji tutaj? Ponieważ to będzie bardziej taka seria, w której to... A, tu jest jeszcze jedno wyjście, zapomniałem, kurczę. Jaki to ja jestem gapowaty troszeczkę czasami. Jakie jeszcze mam plany odnośnie odcinków MineSurva? Się pewnie zastanawiacie. Otóż w kolejnym odcinku, znaczy kolejną moją budowlą, że tak powiem, to będzie możliwe coś a la stajnia albo coś tego typu, w której to będą po prostu przechowywane owce, różne świnki morskie i kurczaki i tak dalej. Taką farmę sobie zrobimy. Mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie, szczerze mówiąc, wynaleźć jakiś fajny sposób na stworzenie. Dlaczego tutaj nie mogę postawić? Ponieważ to są schody, ok. To przynajmniej tutaj. Dajmy to tutaj, w obydwu stronach, jedno tutaj i raczej to miejsce jest oświetlone. W sumie możemy troszeczkę bardziej oświetlić górę. Chwileczkę. Tutaj mamy strasznie ciemno. Dlatego można by sobie... tutaj będzie jeszcze jest skrzynka i workbench, tak? I również skrzynka i workbench będą tutaj. Tak, to będzie takie miejsce na podręczny zestaw małego podróżnika albo... nie wiem, nie mogę znaleźć żadnego odpowiedniego słowa do moich myśli. I tak. Cały czas powtarzam i tak. I taka, i taka. Jeszcze chyba dół został? Nie, zostały jeszcze wokół domu oświetlić, pozostało. Ponieważ no to musi jakoś po prostu bronić się troszeczkę przed potworami, innymi creepami. Dlaczego to jest ziemia? I jakby co, cały dom budowałem na peaceful. A, dobra, budowałem, bo mieszałem sobie tutaj... mierzyłem sobie ogólnie... jakie rozmiary ma być ten dom. Jeszcze z tej strony i trzeba będzie niestety wejść na dach, ale to już za chwilę zrobimy sobie. Udekorujemy sobie jeszcze górę, tak żeby mniej więcej jakoś ona wyglądała. Mamy cegły, nie mamy. Weźmy sobie te cegły, ponieważ mam pewien fajny pomysł. Zróbmy sobie jeszcze dwa piecyki. Jeden, drugi. Zamiast łopaty i okej, lecimy sobie na górę, mam pewien fajny pomysł odnośnie kominka, bo jak to widzicie jest kominek, który on prowadzi później na górę troszeczkę, a ta góra jest o tutaj i tak, zrobimy sobie coś takiego i zrobimy sobie coś takiego albo czekajcie, zastanawiam się, czy da radę zrobić co, tylko teraz a nie, chyba nie, tak nie da rady. Chociaż czekajcie, zastanawiam się. Chwileczkę, zróbmy sobie tak działa. Czyli trzeba sobie zrobić... Dobra, już wiem, zrobiłem sobie za mało po prostu. I tak musimy zrobić workbench. Dobra, pierwszy workbench będzie postawiony na górze. Ok. I zróbmy sobie jeszcze jeden piecek. Później to naprawdę będzie fajnie wyglądało. Ok, to zbierzmy sobie o to. Nie, ten piecyk jest w porządku. Teraz ten. Trzeba zebrać to. Ok, i jakoś tak zrobimy. Jakoś... Nie, to nie tak, jeszcze raz. To trzeba odpowiednio ułożyć, tak żeby to jakoś fajnie wyglądało. To będzie taki jakby piecyk troszeczkę. O, coś takiego. Naprawdę fajnie to wygląda. Coś tu jeszcze brakuje. Coś tu jeszcze brakuje. Zobaczmy, czy... Zastanawiam się, jak to jeszcze zrobić, kurczę. Chyba mam jeszcze fajny pomysł. Okej. Coś takiego. Tak. Tak. I tak. No. To już jakoś wygląda. Jakoś zapełnia tą naszą powierzchnię w domku. No, w miarę fajnie to wygląda. Tak więc jeszcze sobie w sumie możemy zrobić już z tych całych. Raz, dwa. Nie starczy nam na kolejne dwie, więc sobie po prostu zrobimy tutaj dwie. I będzie to tak jakby takie podręczne, o, podręczna skrzynia. Na dole zrobimy sobie jakieś kwiatki, albo nie wiem, jakieś doniczki. O, z gliny, akurat mamy glinę oraz cegły. To z cegieł można zrobić sobie... nasze doniczki z kwiatkami. Będzie to jakoś dekorowało dom. Jeszcze jedne drzwi. Tak, dla bezpieczeństwa. W sumie możemy już włączyć naszego normala, bo ja wszystko jakby co budowałem na peacefulu, żeby nie było jakiejś draki. Nie, dobra. Powoli dzień wstaje. No coś tam nad jej brzegiem. Za rękę coś tam klepał ją do siebie, czegoś tak. Już nie pamiętam naprawdę tekstu tej piosenki. Coś mi to znowu się nie zgadza. Nie, no dobrze jest. Troszeczkę to mi się nie zgadza. To powinienem chyba to zastąpić. Nie, bo wtedy na kamieniu... Dobra, nieważne. Tak więc odcinek ten zostaje, że tak powiem, oficjalnie ogłoszony jako drugi MineSurv odcinek. Mam nadzieję, że domek wam się podoba. Jest on nawet duży, jak na moje standardy, ponieważ no jeszcze nigdy takiego domku nie budowałem. Już słyszę nad pająka. Nigdy takiego domku jeszcze nie budowałem. Tego typu. Kiedyś tam budowałem takie po prostu bloki. I po prostu to wyglądało troszeczkę z dupy, że tak powiem, troszeczkę brzydko. I ten domek o wiele bardziej mi się podoba pod względem wyglądu zewnętrznego, wewnętrznego już troszeczkę mniej, ale no taki domek musi mieć jakieś plusy i jakieś minusy, po prostu. To jeszcze ten środek tutaj będzie oczywiście wykorzystany, tutaj już ten nether będzie, jak wszystko wybuduje. Nasza kopalnia, bo to tak jakby to jest główny dom. To jest główny dom i pod spodem to będzie nasza pracownia, tak jakby pracownia, magazyn. I tutaj będzie kolejne zejście już do kopalni prawdziwej. Tak więc tak się będzie to wszystko prezentować. Możliwe, że jeszcze zrobię gdzieś latarnię, która musi być, po prostu latarnia jest standardem. Muszę sobie zrobić żelazny miecz, bo straciłem niestety po wyprawie do cave'a. Latarnia przydałoby się gdzieś na morzu, czyli gdzieś tutaj. Latarnia właśnie mogłaby być tam, albo gdzieś tam. Jeszcze nie wiem, jeszcze zobaczymy. Jak na razie to są wszystko plany, możecie również własne propozycje składać. Szczerze mówiąc, ja jestem bardzo chętny na takie propozycje. No i cóż, myślę, że ten odcinek jest wystarczająco ciekawy, żeby po prostu już go zakończyć. Jak w sumie mogę jeszcze raz przedstawić wam, jak wygląda ten domek to kółko takie zrobimy po prostu wokół domku, żebyście zobaczyli, jak on jeszcze raz wygląda. Tak więc ja wam życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach z MineSurva. Oj, gadki mam, nie wygląda fajnie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie, siemaneczko, cześć!